Cześć kochani, witam was serdecznie. Po długim czasie odświeżenie 112. Jak widzicie, totalny pogrom. Zobaczcie, jak lipnie to wszystko wygląda. Wszędzie pustki. Rośliny się odradzają powoli. Zapytacie, czym to spowodowane? Częściową wymianą, częściową walką z krasnorostem, częściową wymianą po prostu z innymi akwarystami, w jakimś stopniu częściową sprzedażą roślin, częściową formą nieprzyjmowania się gatunków, które chciałem sobie tutaj na nowo zasadzić. I summa summarum, akwarium wygląda strasznie lipnie, ale progres i wzrost roślin jest dobry. I co tu się głównie zmieniło? Udało mi się wyczyścić wloty, wyloty. I główną zmianę, jaką wprowadziłem, to przeniosłem ten wylot, który teraz tutaj widzicie, na frontową część zbiornika. Dobre chyba półtora roku znajdował się tutaj. Czyli zaraz przy tym filtrze, przy wlocie, tym dolnym, tu jest dolny wlot, tu miałem wylot z tamtej, czyli w końcowej części zbiornika znajdował się wylot wody, nie? Teraz go sobie przeniosłem na front, na przednią część i poddaję tutaj dwutlenek węgla zaraz bezpośrednio, jak widzicie, zaraz bezpośrednio ku wylotowi, tak żeby jeszcze dwutlenek węgla zasysany był tutaj i wciągany dalej do zbiornika wodnego. Tutaj skimmer pięknie wymyty. I teraz rozpoczynam poddawanie. Zaczniemy się troszeczkę bawić. O, jeszcze tutaj widzicie, straszny krasnorost jest. To dziadostwo tutaj straszne. Trzeba się tego jeszcze pozbyć, zaraz to sobie wyciągnę. Po prostu kamyk porośnięty krasnorostem. I zaczynam, moi drodzy, poddawać. Spróbujemy przez dłuższy okres czasu lecieć CO2 cały czas. Niech to sobie leci powoli. W głębka widzicie, na lewo się odradza. Bardzo fajnie zaczyna iść. Także tak wygląda raport. Mech też fajnie zaczyna się odbijać. Wszystko z powrotem, jak to w świecie roślin. Zaczyna z powrotem wracać do swojego stanu buszu. I dobrze, i o to chodzi. Co jest fajnego w akwarystyce, moim zdaniem, to ta różnorodność, że cały czas nam się zmienia design, cały czas coś nam się tutaj kopie, nigdy nie mamy stałego wyglądu, nigdy nie mamy stałego układu roślin, cały czas coś tu przekopiemy, tu przerzucimy, tutaj coś gdzieś padnie, tutaj coś dołożymy, tutaj gdzieś przepłynie ryba, tutaj przejdzie ślimak, tu jakiś rak, i to jest właśnie fajnego w akwarystyce. Także to tyle z mojej strony. Pozdrawiam was serdecznie. Jeszcze raz oczy niech moje napała. Ten mej, wasze, ta falująca tafla. Wylot z Lily Pape'a. Wszędzie szkło. Oczywiście Twin Star działający. Muszę go tylko przykleić na szybę. Także pozdrawiam was serdecznie. Sam Dave. Hej, hej, hej.